Piłkarskim światem wstrząsnęła informacja o Mundialu Weteranów. Już wkrótce mamy być świadkami Mistrzostw Świata dla piłkarzy powyżej 35 roku życia. Kto z nas nie chciałby zobaczyć Ronaldinho, Gaucho czy Thierry'ego Henry'ego wznoszącego ku górze puchar za Mistrzostwo Świata? W turnieju udział wziąć mają wszystkie zespoły, które do tej pory triumfowały na mundialach. Ale niestety FC24 po raz kolejny pokazuje swoje ograniczenia. Nie ma tutaj ani Brazylii, ani Urugwaju. Ale znaleźliśmy dla nich godne zastępstwo. Portugalia z Cristiano Ronaldo w składzie oraz reprezentacja Polski. Bo dlaczego by nie? Dlatego już dzisiaj w FC24 przesymulujemy taki właśnie mikromundial, wykorzystując wyłącznie piłkarzy powyżej 32 roku życia. Jeżeli ten pomysł się wam spodobał, to koniecznie zostawcie kciuka w górę i napiszcie o tym w komentarzu, a także dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć taki odcinek, w którym faktycznie wykorzystamy te ikony, o których mówiłem wcześniej. To jest do ogarnięcia. Tylko potrzebuję wiedzieć, że chcecie. Nie będę ukrywał, dużo czasu zajęło mi przygotowanie reprezentacji właśnie powyżej 32 roku życia, ale jak sami widzicie, tak na przykład prezentuje się reprezentacja Argentyny. Oczywiście jest tutaj Lionel Messi czy Angel Di Maria, ale zwłaszcza w bloku defensywnym jest cienko. Tak prezentują się gwiazdkowo dane zespoły wykorzystujące wyłącznie zawodników powyżej 32 roku życia. No i raczej bez zaskoczeń, niezależnie od tego, czy gra normalna, czy stara reprezentacja Polski, wypadamy tutaj najsłabiej. Pary ćwierćfinałowe prezentują się fantastycznie. Anglia, Hiszpania, Polska, Niemcy, Argentyna, Francja i Portugalia, Włochy. Jesteście zainteresowani składem synów Albionu? Zapraszam. W tej ekipie znalazło się kilku weteranów, których powinniście dobrze, dobrze znać. Albo przede wszystkim zdziwić się, że mają już tyle lat. Na bramkę wraca Joe Hart, ale rezerwy oraz ławka wyglądają równie interesująco. Sprawdźmy, jak poradzą sobie w praktyce. Na dobry początek La Furia Roja na Wembley Stadium i porażka 0-2. Jesus Navas i Christian Tejo. Ale popatrzcie, jakie teraz meczycho na nas czeka. Zanim już kompletnie zatracimy się w tym wirze symulowanych spotkań mundialowych, mam dla was informacje od partnera kanału, czyli od STS. Mowa o limitowanej akcji specjalnej, w której to możecie zgarnąć aż 300 zł za obstawienie drużyny, która zdobędzie gola. Mówię m.in. o starciu królewskich, zostając w klimacie Hiszpanii, Duma Katalonii. Możemy także na tapet wziąć Ligę Niemiecką i starcie Bawarczyków z aktualnym liderem tejże ligi, czy Liga Włoska i tak dalej, i tak dalej. Dokładna lista spotkań oraz wszelkie szczegóły znajdziecie w regulaminie. By wziąć udział w tej akcji specjalnej, wystarczy, że użyjecie przy rejestracji kodu NEXIUM albo wejdziecie w link, który znajdziecie w opisie. Pamiętajcie dodatkowo, że owa akcja specjalna łączy się także z ofertą powitalną STS. Pamiętajcie, że jest ona skierowana do osób pełnoletnich, a teraz wracamy do Mundialu Emerytów. Patrząc na reprezentację Polski, wspomnień czar, mamy dwóch standardowych zawodników, no w sumie trzech. Grosicki, Lewandowski, Szczęsny, a tak poza tym to jest tutaj... No, jest nieciekawie. Nie spodziewałbym się jednak fajerwerków po meczu z reprezentacją Niemiec. Tymczasem 1-1. Matras zmieniający Abramowicza zdobył w tej samej minucie bramkę. Czerwiński zmienił Bartkowiaka, Sobiech Lewandowskiego, a Wilczek Adriana. Tym samym remisujemy z Niemcami. Jeżeli chodzi o Mistrzów Świata, to ta ekipa, szczerze mówiąc, nie wygląda aż tak tragicznie, jakby się mogło wydawać. Chociaż mamy powtórkę z wielkiego finału. Albi Celestes czy Leble? Zobaczmy i sprawdźmy, jak na La Bombonerze Angel Di Maria. To czas na ostatni z pierwszych ćwierćfinałów. Portugalia zagra z Włochami. Ekipa Cristiano Ronaldo kryje w sobie masę niespodzianek. Między innymi wraca legendarny duet Nani Ronaldo, ale powołanie otrzymał m.in. Josue, czy na ławce rezerwowych Amaral. Skoro Włosi dostali się chociaż na ten mundial, to może pójdzie im właśnie na tym mundialu? Otóż nie, Cedric. 1-0. Na razie bardzo skromne te wyniki, ale nie ma co się dziwić, panowie są już trochę wiekowi. Skoro wiemy, jak przebiegły pierwsze spotkania, czas na rewanże. W reprezentacji Hiszpanii też mamy kilka powrotów i to bardzo sentymentalnych i w sumie
to nie wiem, czy to nie wygląda najlepiej. Tu jest prawie każdy powyżej 80 punktów overalla, a niektórzy znacznie powyżej 80 punktów. Nie dziwię się w takim razie, dlaczego tak zezłomowali Anglików w tym pierwszym meczu, ale zobaczmy, czy teraz dopną swego. Jezus Maria, Anglia prawie dopięła swego. Na całe szczęście ta zaliczka z pierwszego meczu wystarczyła, chociaż Welbeck ustrzelił dwa trafienia, Rodriguez jeszcze, Pedro i Sergio Busquets. Ostatecznie Hiszpania do lat, a raczej powyżej lat 32, zagra w półfinale. Czas na rewanż reprezentacji Niemiec z Polakami. Szkoda, że Thomas Müller został ukarany czerwoną kartką. Chociaż szczerze mówiąc, jak patrzę na tę ekipę, to wygląda ona fatalnie. No porównajcie sobie ten skład z reprezentacją Hiszpanii. Dlatego ja nie chcę być tutaj stronniczy, no ale jestem stronniczy. Biało-czerwoni do boju, pokazać wyższość nie pokazali w dogrywce niestety. Odpadamy po dogrywce, Robert Lewandowski nie trafił z rzutu karnego, Wilczek zmienił Grosickiego, później Lewandowski trafił, później Czerwiński za Salamona i Matras za Kamińskiego, ale to nic nie dało. Benzema zagrał u boku Oliviera Giroud, na skrzydle Griezmann, do tego N'Golo Kanté i tak dalej, czyli Francja. Argentyna ma skromną zaliczkę po pierwszym spotkaniu, to powinni byli w stanie to odrobić Francuzi, tak się jednak nie stało. Lionel Messi, tak jak w mundialu prawdziwym, tak i w tym dla emerytów, wziął sprawę w swoje ręce. Skład Azzurrich nie wygląda już tak imponująco, aczkolwiek wraca Chiellini, wraca Bonucci i jeszcze na dodatek Acerbi, więc całkiem nieźle. Portugalia w pierwszym meczu wygrała 1-0, więc faktycznie Włosi też mają szansę odwrócić losy tego meczu i pierwsze rzuty karne, w których to lepsza okazała się być Portugalia, a wcześniej w trakcie meczu Ciro Immobile otworzył wynik. Ale to nie wystarczyło. Rzuty karne, tu lepsza była Portugalia. Do półfinału awansuje Hiszpania, Niemcy, Argentyna oraz Portugalia. Jak nie w rzeczywistości, to tutaj robimy ten last dance. Messi kontra Cristiano. Tak! Tak! Co ci zrobili z twarzą, Ronaldo? Nieważne! Mamy ten pojedynek! Na mundialu powyżej 32 roku życia Leo Messi zagra naprzeciw Cristiano Ronaldo, mecz reprezentacyjny na półfinał. No nie, lepiej być nie może. Szybko sprawdzamy, drodzy widzowie, jeżeli do tego momentu kciuka w górę nie zostawiliście, to teraz trzeba nadrobić. Drugi półfinał to oczywiście starcie Hiszpania-Niemcy i od tego meczu zaczniemy. Niemcy wygrywają 3-2, Marco Reus, Ilkay Gündogan i Marco Reus. No powiem tak, to też jest kolejna piękna historia, a raczej bardzo smutna. Gdyby wydarzyła się tak jak tu, no... No nie, to jest jednak smutna historia. To, co się stało z karierą Marco Reusa i to, jaki on miał niefart wobec wygrywania trofeów, zarówno klubowo, jak i drużynowo, jak i reprezentacyjnie. No szkoda. Ale teraz mamy ten mecz, na który wszyscy czekaliście. Wiem, że czekaliście. Wiem bardzo, że czekaliście. Leo Messi stanie naprzeciwko Cristiano Ronaldo i... O, dałem w sumie długą... Ze względu na wyjątkową sytuację. Niech będzie. Kapitalna kontra Portugalii. Wpadają w pole karne. Cały czas przy piłce utrzymuje się Josué i Salvador Agra. 1-0 dla Portugalii. Odpowiedzieć musi wręcz Argentyna. Teraz dogranie w pole karne. Na przedpole. Kto będzie uderzał? Messi wypuszcza Papu Gomeza. Szybka odpowiedź. Portugalia w polu karnym, 2-1, Josué, co on gra za mecz? Najpierw asysta, teraz bramka. Dobrze by było, gdyby i Messi, i Ronaldo się w końcu przebudzili i coś zrobili w tym meczu, bo na razie to może to i jest ich last dance, ale wyręczają ich koledzy z zespołu, no zwłaszcza Josué tutaj gra pierwsze skrzypce, teraz miał swoją okazję. Bardzo dobrą zresztą. 4 minuty do końca, to być może jest ostatnia akcja tego meczu. Musi to dobrze przeprowadzić Argentyna. Wpada z piłką w pole karne. Tam Angel Di Maria, ale nie. Koniec. Portugalia górą, ale nie za sprawą Ronaldo. Za sprawą Josué. Chociaż wiadomo, tam wszystko jeszcze jest możliwe. Czas na rewanże i tak dalej. No to w takim razie zacznijmy od tego mniej istotnego rewanżu. Remis 1-1, Niemcy standardowo. To teraz czas na Last Dance Part 2. Znowu to przesymulujemy na takiej zasadzie, no i jestem niezwykle ciekawy, czy to znowu będzie jakiś przebłysk absolutnego geniuszu Josué. A może w końcu
Do głosu dojdzie Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Danilo Pereira jest niesamowity zarówno w ofensywie, jak i w defensywie i teraz okazja dla CR7, żeby się rozpędzić, żeby ruszyć, gdzieś puścić się sprintem, chociaż tego nie robi, no bo też prędkość nie ta już, nie oszukujmy się. Zagranie futbolówki na skrzydło, tutaj Cedric może dośrodkować w pole karne, Portugalia napiera już teraz zdecydowanie. 72 minuta, gol Danilo Pereiry. No raz jeszcze, nie Cristiano Ronaldo, nie Messi, tylko inni zawodnicy biorą sprawę w swoje ręce, ale teraz Argentyna już na dobrą sprawę nie ma szans. 89 minuta i mam nieodparte wrażenie, że ci najważniejsi aktorzy tego spektaklu to grali chyba jakieś role epizodyczne. Nie widziałem tutaj ani Messiego, ani Cristiano Ronaldo. Ale w finale tego mundialu powyżej 32 roku życia zobaczymy Portugalię z Niemcami. Gdybym jeszcze przed startem miał obstawić, jakie dwie reprezentacje zmierzą się w finale tego turnieju, na pewno nie byłaby to reprezentacja Portugalii z reprezentacją Niemiec. Fakty są jednak takie, że Josué otrzymał podanie od Cristiano Ronaldo, a Thomas Müller i Marco Reus będą próbować im tę piłkę zabrać. Mario Rui wpada w pole karne, kompletnie zgubiła krycie ta defensywa Niemiec. Müller wyciągnął się teraz jak struna, Thomas Müller i Neuer strzał Cristiano Ronaldo. No może nie w meczu z Leo Messim, ale w finale tego mundialu już jak najbardziej Cristiano Ronaldo swoją obecność odnotował. Fatalny błąd defensywy, w sumie wielokrotnie się zachowali jak banda amatorów, a Cristiano Ronaldo raczej takich okazji nie przepuszcza. Marco Reus z piłką w pole karne chciałby się wedrzeć z opaską kapitańską na ramieniu. Marco Reus, zagranie do Ilkaya Gündogana, Kryze broni Danilo Pereira. Müller wpada w pole karne, ma przy sobie kilku obrońców reprezentacji Portugalii. Wywalczył ostatecznie rzut rożny. Dośrodkowywać będzie Toni Kroos. Mają tam kim egzekwować takie stałe fragmenty gry. Strzał Marco Reusa nad poprzeczką. Salvador szuka podania i znalazł na niego Nani. 2-0 dla reprezentacji Portugalii. Ten duet CR7 i Nani znowu działa i być może już za chwilę, już za moment da im triumf w mundialu emerytów. Raz jeszcze Portugalia wdziera się w pole karne Niemców skrzydłem Rui do Josué. Ronaldo tu nie było spalonego. Jak go Josué zobaczył? No i szapoba dla Manuela Neuera za taki refleks. Reus, Gündogan, Rode, jeszcze Thomas Müller, no i ten Danilo Pereira. To jest taka skała, monolit tej defensywy portugalskiej. Nie do przejścia facet. Josué do Pizziego, ten świetnie wypuścił Salvadora, szapoba. W taki sposób bramki zdobywa się w gierkach towarzyskich, na treningu, a nie w finale mundialu, nawet jeżeli jest to mundial dla emerytów. 84 minuta, no teraz to chyba Niemcy już ewentualnie bramkę honorową by w tym mundialu mogli zdobyć. A może i na to jest już za późno. Mats Hummels, tego to dopiero pierwszy raz przy piłce zobaczyłem. Sebastian Rode, o teraz jest okazja i zdobywają jednak gola w samej końcówce. Ale ten gol już niczego nie zmieni. A na pewno nie zmieni tego, że triumfatorem mundialu powyżej 32 lat zostaje reprezentacja Portugalii. Chociaż cały czas Niemcy tę piłkę utrzymują. Dośrodkowanie w pole karne wybija Pepe. Jeszcze Toni Kroos, jeszcze Marco Reus, teraz już Danilo Pereira i chyba arbiter powinien zakończyć to spotkanie, a tym samym przyznać puchar Portugalczykom. Mówiłem, że Cristiano Ronaldo w ostatnim tańcu z Lionelem Messim się nie popisał, no to postanowił zamknąć mordy wszystkim i w finale już bramkę zdobyć. A teraz w pełni zasłużenie ku górze wzniesie trofeum. No trzeba przyznać, że na papierze ta reprezentacja Portugalii powyżej 32 roku życia nie wyglądała aż tak tragicznie. Wielu piłkarzy, którzy na co dzień grają w reprezentacji, też się znaleźli w tej. Ale na pewno nie wyglądała najlepiej. Ostatecznie najlepszym strzelcem na całym turnieju został niemiecki napastnik Behrens. Wysoko był także Welbeck, Gündogan i Marco Reus. Najwięcej asyst miał Leo Messi. Najwięcej czystych kąt miał Rui Patricio, a najwięcej trofeów ma Portugalia. Mam nadzieję, że ta koncepcja się wam spodobała. Tak jak mówiłem, jeżeli chcielibyście zobaczyć to raz jeszcze w wykonaniu jeszcze bardziej retro, to dajcie mi o tym znać koniecznie w sekcji komentarzy. Z tego miejsca mogę was jeszcze zaprosić serdecznie na drugi kanał, na którym to pojawiają się codziennie odcinki z kariery na ratunek Schalke.
Więc zapraszam.